po co nam koty? Czy zadawałeś sobie kiedyś pytanie, po co ci jest kot, dlaczego masz tego kota albo chcesz go mieć? Jeśli nie, albo też nie znalazłeś dobrej odpowiedzi, zapraszam na ten materiał. Kiedyś oczywiście posiadanie kota było niejako wynikiem tego, że chcieliśmy mieć zwierzę, które zajmowało się szkodnikami. To właśnie kot miał za zadanie zajmować się tymi myszami, tymi innymi gryzoniami, a my dawaliśmy mu jedzenie, zapewnialiśmy mu dach nad głową i tak sobie żyliśmy. Ale komu teraz jest kot do spełniania takich zadań? Teraz kot stał się nam potrzebny z zupełnie innych powodów. Tym powodem oczywiście jest to, że kot staje się naszym towarzyszem. Oczywiście nie takim, jak większość osób sobie wyobraża, że ten kot staje się dla wielu osób, najczęściej samotnych osób, takim jedynym przyjacielem, jedynym elementem, można powiedzieć, żywym w ich domach, chociaż i tak się zdarza, ale kot staje się towarzyszem naszego życia, naszych rodzin w o wiele szerszym znaczeniu. Ten kot potrafi wprowadzić do naszego życia, do naszej rodziny dużo rzeczy takich, których byśmy się nie spodziewali i tutaj te cechy, to zachowanie kota właśnie mocno odróżnia go od na przykład psów czy też innych zwierząt domowych. To coraz częściej zwierzę domowe, które się właśnie staje członkiem naszej rodziny. Wynika to nie tylko z chęci posiadania zwierząt, chociaż ta chęć posiadania zwierząt, można powiedzieć, jest tak niejako w naszej naturze. Ja tłumaczę sobie to tak, że już od tysięcy lat człowiek miał zawsze za towarzysza czy to psa, czy kota, czy no, od niedawna rybki, czy jakieś ptaki, czy inne zwierzęta i to jest w naszej naturze. To też jest ważne. Ale kot to zwierzę, które staje się naszym towarzyszem. Kot to też zwierzę, które w przeciwieństwie na przykład do psa jest o wiele bardziej samodzielne. Kot sobie sam doskonale poradzi. Kot robi to, co chce, nie jest tak słuchany, nie jest zwierzęciem, tak jak na przykład pies, który będzie wykonywał rozkazy, które mu wydajemy. On się zastanowi, on to zrobi po swojemu i ta jego natura, można powiedzieć kocia natura, dzięki temu, że nie podąża ślepo za tym, co my powiemy, dlatego ten kot jest tak przez nas lubiany i dlatego tak wiele osób stawia koty ponad psami właśnie dzięki temu, że te koty robią po prostu to, co chcą. Bardzo mocno na przykład mi przypomina to naszą ludzką naturę. Człowiek robi to, co chce, zastanowi się, przemyśli, nie zrobi tego, co nie chce. Tak samo jest z kotami. To właśnie te cechy, ten, można powiedzieć, brak posłuszeństwa, ta samodzielność jest tym, co tak ludzie w nich kochają. Koty to też kilka innych rzeczy. Koty to przytulanie, głaskanie, ocieranie się, cały zestaw zabaw z nimi, z nami. Koty to też coś, co potrafią tylko one. Przymilanie się, walka o swoje, obrażanie, cały zestaw cech, zachowań, które mogą nam dać tylko koty. Tylko właściciele kotów, tych kotów, które są z nami, z naszymi rodzinami, stają się takimi towarzyszami człowieka, mogą całymi godzinami opowiadać o tym, w jaki sposób te koty, czy to się przymilają, kiedy coś chcą, jak walczą o to swoje, według nich, prawa, w jaki sposób się na nas obrażają. To wszystko czyni te koty tak interesującym towarzyszem naszego życia. Nie mówię już tu naszymi zwierzętami domowymi, tylko można właśnie śmiało powiedzieć, że kot jest z nami, żeby towarzyszyć nam w czasie całego dnia, w czasie tych lat, kiedy z nami żyje. Po co nam kot? Żeby stał się naszym towarzyszem. Kiedyś łapał te szkodniki, ale też był naszym towarzyszem. Teraz staje się częścią naszego życia, takim elementem, który jest w naszym życiu. Mamy tego kota, często to współistnienie z nim jest takie, że nawet staje się tak oczywisty, że można powiedzieć, że go nie zauważamy, chociaż się z nim bawimy, dajemy mu jeść, leżymy z nim, trzymamy go na kolanach, ale się staje czymś tak oczywistym jak, no jak smartfon obecnie. Czymś, co otacza nas i staje się częścią naszego życia, naszej rodziny.
kot stał się obecnie kimś, kto jest towarzyszem naszego życia, naszej rodziny, częścią naszej rodziny, naszego mieszkania, naszego domu, naszego otoczenia. Miałeś kota, masz kota, to wiesz, o co chodzi. Dlatego tak wiele osób posiada te koty. A kolejną taką powodem, dla którego wiele osób posiada kota, chociaż niekiedy woleliby na przykład psa, jest to, co powiedziałem na początku. Koty są o wiele bardziej samodzielne. Kot świetnie da sobie radę, lepiej zniesie nieobecność właściciela. Można powiedzieć, jak to moja koleżanka mówi, jest bardziej bezobsługowy niż pies. Z większościami ras psów musimy spędzać dużo czasu. Koty, wiele ras kotów jest taka, że bardzo długo mogą przebywać samotnie, chociaż też nie jest to najlepsze, ale sobie doskonale dadzą radę. One są panami świata w ich mniemaniu, więc nasza obecność nie zawsze im jest potrzebna, a kiedy już jesteśmy, to już tak wejdą nam na głowę, że dalej będą panami tego świata. Więc po co nam koty? Żeby nam towarzyszyć i sprawiać przyjemność swoją obecnością. I tyle w temacie. Dziękuję za oceny, za komentarze. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem, żeby dotarł jak do największej grupy ludzi, czy też informacjami o tym kanale. Spójrz na linki zamieszczone w opisie, tam też jest parę fajnych rzeczy. I dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.